No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony. Pani. Kolejny odcinek Sage of Mythology. Esto. Retold na moim kanale. Malista. Więc tak, przejmij statki pirackie na wschodzie, no i oczywiście, Esto. Że tak będziemy robić. Wulme. Takie mamy zadanie, więc wywiążemy się z niego w 100%. Ne. Duże... O, jeden słoń jest. Pani. Jeden słonik ne. Jest. Na straży, da 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 da. Kalos! Dajemy! O, jeden kolos! Pięknie! Es makiem! Kalos! Dobra, niech sobie to budują, to na razie nie ma... najmniejszego problemu. Bang. Niszczymy, niszczymy. Ci to powinni już mieszkanie. Zbiera zasoby i buduje. No i fajnie. Czy oni we mnie będą strzelać? Nie, myślę, że nie. We have the boats. Esto. Dobra, mamy łodzie. Tego... Malista. Użyj statku pirata. Okej, okay. W pobliżu niebieskiej flagi zdobyć ten. No dobrze. Ile tych kolosów będziecie budować? In wedge. To takie trochę dziwne, nie? Garrick. Czekaj, in wedge. Czy każdy ma... Tak. Into you, Garrick. Orzesz w mordę tutaj normalnie. Podpłyniemy sobie boczkiem, boczkiem, boczkiem. Znajdź drogę przez kanał. No to normalnie tutaj, tędy. Co za problem. Ominiemy sobie ich. Teraz cyk i cyk. Into you. Garrick. Dobra, i teraz tu. Wiecie co? Kiedyś było... kiedyś było... Była taka opcja w Command & Conquer, że sobie trasę jednostki sam ustalałeś, nie? I w tym momencie... Etymos, malista. Lejdzie? Co, ja nie mogę tego uszkodzić, czy o co chodzi? Wait. To, że ja niby mam tędy przelecieć? Od... Użyj statków pirackich, aby przetransportować żołnierzy przez zatokę za bazę Camosa w pobliżu niebieskiej flagi. Dobrze. Dobrze. Po prostu Chevy jak zwykle... No nie ogarnął. Nie ogarnął. I mało tego, podejrzewam, że jak popłynę tutaj koło nich, znaczy przepłynę tutaj koło nich, to nic mi nie zrobią. Ach, bo... Jakże to jest po prostu trudne. Ten jeden cholernik się... Nie mieści tutaj. No i dobra, próbujemy, no. Albo mi się uda, albo mi się nie uda. No. Po prostu. Trzeba było jako pirat tych... Szkaradny pirat tych niespokojnych wód popłynąć sobie. Look at these defenses. We'd be dead men without these pirate ships. Wiesz co, no bylibyśmy martwi, ale to nie powód do tego, żeby nie wierzyć w powodzenie naszej misji. No i muszę zobaczyć, czy tutaj czasem nie ma takiej opcji, nie? Cały czas mi się cyk, o. Wiem, są skróty Alt-X, ale ja jestem, nie wiem, nauczony, że non-stop muszę klikać. Halo?
pirate has chased us away from our homes. Garrick. We will help you defeat him. Proszę, Malista. No i dobrze, fantastycznie. In which? Teraz tak, wzmocnij to. We should build up behind these trees before we attack Kamos's main base. Za tymi drzewami. Gdzie? Tutaj? Into. Iuri here. Dobra. Zbuduj duże siły i rozpocznij oblężenie bazy Kamosa. Ukrywaj się za wielkim lasem, aby nie zdradzić swojej obecności. There isn't much gold here. We'll have to push forward or go back to find more. Taju. Okej. Dobra, to ja sobie zrobię po prostu tak, że... Rig, you refer? Tak. Czyli tu maksymalnie mogę budować. Kids. In which... Kids. Dobra. Raczej nie powinni mnie zaatakować, ale wiecie. Wiesz jak nie wiesz? Budynek, wytrzymałość to mnie... Czy ja wiem, czy mnie to interesuje? Dobra, na razie to ja potrzebuję więcej ludzi. Potrzebuję więcej ludzi, żeby tu zacząć to ogarniać. Proszę się. Malista. No i standardowo duży się. Ukrywaj się za wielkim lasem. Dobra. Gdzieś tutaj te koloty będą, nie? Tylko ciekawe, kiedy oni dadzą radę to ogarnąć. Tu i tak i nic więcej nie zrobię, nie? Tak. Coś na statki będę potrzebował, ale to później. Barka słoneczna, co? A ciekawe, czy... Sobek od czasu do czasu przyzywa węże morskie w pobliżu wrogich statków, które są atakowane przez twoje kebenity. Kebenit. Co to jest mój kebenit? Ty, moje kebenity. A, to jest kebenit. Aha. Dobra, okej. Image, Rick. Pyk. Rig. Kids. O, ja widzę, że oni tutaj bardzo dobrze sobie radzą. Bija. Dobra, zbieraj złoto. Baja. Zbieraj złoto i zbieraj drewno za chwilę. Jedzonko by się jakieś przydało, nie? Bo tak za bardzo nie mam. Dobra. Ha, nie mam złota, dobra. No to musimy poczekać. Tak to właśnie wygląda. Ja sobie w tym czasie wypiję herbatę, bo to już nie kawa. Tak, ja nagrywam ten odcinek w tym samym dniu, w którym poprzednie dwa nagrałem, także to jest kwestia tylko tego, że drodzy państwo sobie ściągnąłem tą wierzchnią warstwę, nie? Także to jest taka typowa wiedza niepotrzebna nikomu, nie? Ale ja lubię się takimi rzeczami dzielić, nie? Spoko, nie? Bezsensowne, no ale... Generalnie let's play to... Rig? 90, tak mi się wydaje, 90% ludzi przychodzi na let's play tylko i wyłącznie po to, żeby posłuchać o grze i zobaczyć, jak ktoś gra, nie? Ale wiecie jaki jest. Dobra, bo on tutaj dosyć daleko to złoto nosi, więc wybudujmy to i później będziemy kombinować coś z tym. Spichlerz! You need to in which hro i atawit drewienko na pierdze, albo wiesz co? Na pierdze daj to drewienko. I you refer. Ten ma mało życia, więc sobie go w jakimś stopniu uleczymy. Nawet w 100% go uleczymy. Dobra. Teraz tak. Jedzonko. Kids. Dobra, nie mam złota. Tak powiem wam szczerze, że to będą duże, ale to duże siły potrzebne, żeby tutaj to ogarnąć. Ja bym z miłą chęcią... 50 plus 0 na minutę, no dobra.
Ja bym to potrzebował jakiegoś zwiadowcę, żeby on to ogarnął, nie? Domki tutaj wzdłuż wybudujemy, to jest bardzo dobry pomysł. You need to. Dobra. Kids. Dobra, tu już się nie zmieszczę. Kids. Buduj, ziomuś. Też nie mogę za bardzo szaleć, ale... Anwi, dajo. A tu jeszcze jednego potrzebuję, wiecie? Może tak, może nie tego, co robi to, tylko... Arkantos! We have a colossus ready for you. Enwidge. Dobra, panie kolego. To płyń w takim wypadku tam. Tu ty wybuduj jeszcze kolejną farmę. Czyli w tym momencie będą trzy farmy. Powinny mi wystarczyć, jeśli chodzi o jedzonko. Enwidge, Rek. Dobra, i teraz tak. Kogo ja będę chciał budować? Czy taką maszynę oblężnicze? Myślę, że maszyny, warsztat wojenny się przyda. Kid. Warsztat wojenny plus koszary po prostu. Kid. 120 punktów populacji, no okej. Okay. Nie wiem, po co dwa wysłałem, ale spoko, jeden tutaj zostawię. Hetmusz, pani. Arkantos. Portos. Gerig. Portos Arkantos. Dobra. Minimalna ilość zasobów. To jest to, co muszę spróbować... pilnować, nie? Bazę mam tutaj zabezpieczenie. Nie wiem, czy to było potrzebne, bo oni w sumie nie spodziewają się, że ja tutaj jestem, nie? A też, wbrew pozorom, to tylko tutaj jest nawalone tych wież strażniczych, nie? Tu może wcale nie być tak duży ten obszar do ubicia. No, przede wszystkim, wiadomo, trzeba pilnować, żeby wojsko powiększyć. Tak. Nie wiem, czy to, czy włócznicy. Dobra, przede wszystkim to, a to. To ja też nie. Pokombinujemy zaraz. Nie będę ten... fałszywych ruchów robił. Enwidge. Panie. Lege wulome. Wulome. Pani. Into you. Ty na wszelki wypadek też ten popłyń. Into you. Może wzmocnić budynki, dochód z zasobów, szybkość budowy, produktywność, liczbę wystrzeliwanych pocisków. Co bym potrzebował? Wiecie co? Tak. Może skoro ja mam mało złota, albo tego złota jest po prostu mało, to ja sobie wzmocnię produktywność. ...295 na minutę. No i może w ten sposób będzie coś fajnego. Dobra. A, jeszcze nie mam tej, dobra. Cztery wieże oblężnicze. Tu mamy włóczników, a ja bym jeszcze zrobił tak. Pięciu takich. Niech oni się tutaj budują. Czas pokaże, czy to była dobra decyzja. Widzę, że budyneczki już ogarnięte. Kids. Dobra. Limit budowy osiągnięty. Nawet w tym odcinku zaatakuję.
czemu nie? Standardowo sobie zapiszę przed tym. Przed tą operacją i tyle. Co to jest rój szarańczy? To może sobie zrobię. Wskaż miejsce. No proszę bardzo, tutaj jest ten. Nie wiem, czy nie za późno tego użyłem. Zobaczymy, ile w ogóle to czasu. Aha, 36 sekund, dobra. Rzucone przez Arkantos. No to teraz powinienem mieć tyle złota, że nawet nie jesteście tego świadomi. Dobra, bo tu gościu widzę, że nic nie robi. Więc pomóż mu to. Aha. In which you refer, kids? Kids? Pomóż mu to budować. Cztery te mamy. Teraz pięciu tych się buduje. Dobra. Dwa, dwa, dwa. Hop, hop, hop. Za wiele nie zdziałam, nie? To sobie oczywiście do tyłu dam. I z dwie takie te wieże jeszcze. To sześć wież. Myślę, że będzie okej. Gdzieś. Jeżeli tutaj nie ma tych cholernych fortyfikacji obronnych, to myślę, że to będzie jak spłatka pójdzie. To nie będzie zbyt trudna zabawa. Aczkolwiek nie wiem jak wy, ale ja mam taką satysfakcję z tego za każdym razem, kiedy... We have a Colossus ready for you. Dobrze. Camus forces have detected us. The channel is no longer safe. Ale okej, okay, dodatkowo mi się... Uuu, idą. Inito, a you refer? Tayo. Leże, volume. Gdzie tam? Nigdzie tam nie idźcie. Dobra, panie kolego. Leże, pani. To jak oni już wiedzą, że ja tutaj jestem, to tak, to będzie dwójeczka i tą dwójeczkę cofamy. Ten kolos, on jest tutaj, jest. To go zapraszam tutaj. Tylko, no dobra, oni wiedzą, że ja się tutaj ukrywam, ale czy ja będę mógł go przewieźć? Czy to już jest dupa blada? No, dupa blada. Nic mi tak nie... No jeżeli teraz mnie zaatakują... Dobra, dupa blada. Kolosa straciłem. Trudno. Jeden kolos też jest spoko. Lejdzie? Into you, UEM, Gary. Inito, UIR. Dajo. Ty, no mur budują cholernie. Patrzcie, jak to pięknie idzie.
Miałem zapisać, ale spoko. Elito, are you repair? Nie! Cofnij się, chłopie. Esto, proszę cię. UIR, are you repair? Dawaj, centrum miasta. A ci gdzieś tam się zablokowali, ty. Dawaj fortyfikację, o tutaj to będzie przerąbane. Tutaj to będzie przerąbane, ale jeszcze trzeba tutaj ich pozabijać. Jeden kolos mi został. Dobra. Dobra, pięknie. Idziemy wspomóc tutaj kolosa. A hero has fallen. God damn it! Arkantos, we have a colossus ready for you. Co z tego, że mamy kolosa, jeżeli ja nie mogę tam, dobra. Widzę, że trzeba wycofać tych, bo to i tak nic nie da. A hero has fallen. No i gdzie, panie kolego? In a jirek. Tutaj też już in nic nie ma, dobra. Kolejka produkcyjna jest pełna. Dobra, wycofamy na spokojnie. Centrum miasta teoretycznie im rozwaliłem, nie? Zbyt blisko... Aha. No jak? Czekaj. Hop. Dobra, w miarę się udało. Ogarnąć to. Czy ja mogę jakoś je... Tak, tylko mój pan tutaj, kolega, który będzie zaraz leczył, może podziałać. Co mnie tutaj atakuje? Aha. Dobra, bo mnie cholerników... Dawaj
Dawaj. Ty jesteś podobno dobry. Dobra. O, no to teraz już jest... Dobra. Wybrzeże, że jest bezpieczne. Dobra, idziemy tutaj. Źródło drewna. Nie mam golda. Tutaj też tu nie mam... Co? Tu też nie mam golda, dobra. Rynek się przyda, widzę. Dopóki mam drewno, to dam radę to ogarnąć, ale... Dobra, cofnijmy. Enito. UIR. Ty tam proszę mi leczyć moje jednostki. Anwich. Okej. Jireś, Erifir. Dobra. We dwójkę będą leczyć. Jak to teraz zrobić tak, żeby to było sensownie? No muszę teoretycznie znowu tam napierdzielać, nie? Tu już niewiele zostało. Flaga. No mam flagę. Fajnie. I tutaj miałem się... Nie mam... Aja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 j
Dobra, mam dużo żarcia, więc teraz tak, potrzebuję sprzedać to za złoto. Potrzebuję tak, potrzebuję tak. Okej, w ten sposób. Ciężki z toporem. Kawalerii tam nie było, nie? Raczej procarze. Myślę, że to było coś, co było mi potrzebne. Dobra, teraz tak. Co ja? Gary. Prostak ma pani. Nie, ten koles mi nic nie da. Tutaj teoretycznie, jakbym ich uszkodził, to by było o wiele lepiej. Tak, zobaczymy. Into you. Cholerne słonie. I tu dają. Myślę, że po prostu na dwa razy zrobię ten. Zrobię im wizytację i tyle. Dobra. And with you I air. Lejcie. Inito. Petimos. A you refer. Barana zostawię. In a jirek. Tayo. Syk. Gry UIR. Idziemy w stronę po prostu... A you refer. Tej flagi. Bo podniesiemy swoich bohaterów. And UIR. O, tu są a nasi. A you refer. Och ty w życiu. Lejcie. Arkantos, we have a Colossus ready for you. Greek, Tayo, are you refer? Fajnie, że macie Colossus. O, lutom napierdzielają. And me. Greek, Tayo. And me, are you refer? Właśnie tracę ludzi. Dobra, pierdziele. Jak oni tam zginą, niech zginą. Te
ten budynek muszę zniszczyć. Proszę się. Prostagma? Fulume. Esto. Bohaterowie do tyłu. Lejdzie. Uszkodzimy im trochę budynków takich typowo ten. Into you. UEL. Dobra, nie mam złota. Tego też nie mam. Prostagma? Dających Petimos. Ludzi po prostu. Gerig. Prostagma? UIR. Enwidge. Into you. EU refer. Proszę się. Pięknie. Och ty w byciu. Prostagma? Pani. Ne. Petimos. Wulone. No jednak to będzie bardziej problematyczne. Malice. Jak ja na takim małym obszarze mam działać? Wulome. Taktycznie, Szebi, taktycznie. Czemu oni mi nie pracują? Dobra. Gerig. Nie spichlasz, nie interesuje mnie spichlasz. Pu, 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 pu. Okej, okay, w ten sposób. Zawsze to 400. 3 tych. 5 tych. Dobra. Oni się tu będą budować. Ale tym razem faktycznie tą większą armię zrobię, pójdę sobie tędy, tylko że tędy jest niebezpieczny, bo tak, nie dość, że ta fortyfikacja we mnie strzela, to jeszcze tutaj, z dwóch stron jestem napierdzielany, to tak, tutaj to im trzeba wyczyścić, przede wszystkim tutaj im trzeba wyczyścić. I trzeba spróbować... Łódź rybacką, może nie aż tak dużo, ale może będzie tutaj gdzieś jakaś możliwość. Czy ten będzie atakował? Nie, ale... Into you. Dobra, panie kolego. Ten prawie nic mu nie robi. No dobra, zobaczmy. Ty możesz atakować? Takie... Możesz. Dobra, mamy gdzieś tu ryby? Mamy. Thank you. To jest sposób, żeby oczyścić sobie drogę. Into you. Gerig. Mamy od groma tutaj ryb. Dobra, podpójmy teraz od tej strony. I tak, wyczyścimy tu nabrzeże. Ludzi sobie będziemy dokoptowywać tam. Dobra, i to jest pomysł. Moi drodzy, 34 minuty. Wiem, że lubicie oglądać tą serię, bo mam wysokie tutaj wysoki czas oglądania. Jestem wdzięczny za to, ale niech odcinek ma swoją jakąś tam granicę czasową. Także mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz. Widzimy się w następnym. Pozdro, Szeweral. Hej, hej.